Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Juken i znów robimy trasę z Eurotracka po Polsce. Po Polsce na Promocie, Silesii czy Poland Rebuilding, ale cały czas Polsce w śniegu. Będziemy, moi drodzy, wieźli jakieś tam prefabrykanty ścienne, ale ważne jest to, że z Bielsko-Białej do Rumi. Ważna jest oczywiście mapa, którą sobie ustawimy na GPS-ie, aby nie jechać za dużo po autostradach, albo ich po prostu unikać, albo pojechać drogami, którymi na przykład jeszcze nie jechaliśmy, więc zdecydowanie tutaj sobie przełączymy przy Częstochowie w ten sposób. Na Radom już nie będziemy jechali, bo jechaliśmy ostatnio. Może byśmy Łódź zahaczyli, natomiast czy jest sens, to nie wiem. Tu jest dużo A1-ki, co mnie tak się średnio podoba. Przez Płock chyba ostatnio jechaliśmy. To może tym razem sobie przez Bydgoszcz pojedziemy. Ja już raczej przez Grudziądz bym nie chciał, bo już jechaliśmy ostatnio. Tutaj prosto, prosto. No nie mamy tutaj za dużego wyboru tak naprawdę. Moglibyśmy tutaj zahaczyć przez Gdynię, ale to już zobaczymy, może jak będziemy bliżej celu. Natomiast tak patrząc obiektywnie od początku, co będzie inaczej? Ostatnio jechaliśmy w totalnej śnieżycy, więc miałem na 100% ustawione. Tym razem stwierdziłem, że zrobimy sobie po prostu tą śnieżycę, że tak powiem, na 10% ryzyko spadnięcia śniegu. Natomiast ustawiłem ewentualne wypadki drogowe na 100%, objazdy na 15%, czyli być może nam tutaj się coś przydarzy i będzie trzeba zrobić objazd. Natomiast nie chciałbym za dużo tutaj też jechać tą A1, bo za dużo tutaj jest tej A1, to myślę, że będziemy musieli sobie... No nie o to mi chodziło. No, niech będzie, że tak. Niech będzie, że tak. Także sobie troszkę tam o Łódź zahaczymy. Zobaczymy, czy Łódź jest przebudowana. No tu mnie kusi, żeby jakoś ten Płock zahaczyć i tą drogę, natomiast... my już, widzowie, tędy jechaliśmy. Jeśli chcemy na Bydgoszcz, to znów bez sensu byłoby... Bez sensu, myślę, że byłoby się cofać, także tędy raczej nie, no, a jeżeli w ogóle byśmy mieli jechać na Koszalin, znaczy można by tak zrobić, nie, że czekajcie, ile my mamy podróży? 700 km, no jeśli tędy byśmy z Bydgoszczy tu mieli lecieć i tędy, no można zobaczyć, natomiast, o, jeżeli tak byśmy mieli lecieć, no dobra, 100 km nam dodaje, no trudno, widzowie, trudno się mówi. Ale tutaj odkryjemy troszkę Lęborg, Wejherowo i tutaj do Rumi. Dobra, możemy tędy, bo to jest wtedy jakaś tam krajówka i nie musimy lecieć za dużo po autostradzie. No tu, no ten kawałek A1 to byśmy musieli w ogóle przez Poznań, ale to tak czy siak byśmy A2 jechali, więc ja myślę, że to w ogóle nie ma sensu. A tu jaki jest sens jechać 5? No żaden. Myślę, że żaden. Mamy trochę odkryć nowej drogi, więc myślę, że tak będzie ok. No ewentualnie, słuchajcie, moglibyśmy jeszcze tu sobie zakręcić. O. Znaczy ja bym wolał tak. Oj, teraz ale narobiłem. Teraz to nie. Nie, widzowie, teraz to nie. Czekajcie, to jeszcze raz. Jeżeli bym chciał jechać A1, o, dobra, 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 to byśmy może tędy pojechali. Tu byśmy myknęli przez okolice Częstochowy i wtedy tutaj, dobrze, żeby nie było za łatwo. Następnie, tak jak mówiłem, byśmy myknęli przez Łódź, dobra, więc to by było spoko. Płock zostawiamy w spokoju. Mówiłem coś o Bydgoszczy, więc jak najbardziej możemy o nią, widzowie, moi drodzy, zahaczyć. Tu mamy raczej nieodkryte, tu przez Gdańsk, nie wiem, czy to jest tak sens. A my chcieliśmy w ogóle z Bydgoszczy wtedy, no może tą drogą byśmy jechali, o. O, tutaj trochę Koszalin ominiemy, ale pojedziemy przy morzu. I tu sobie dojedziemy do Redy. Dobra, 917 km. Co ja zrobiłem? Chłopie, coś ty zrobił. Naprawdę. Teraz to już zaszalałem totalnie. No nic. Życie. Czy nam starczy tyle na kursu? 23 godziny zostało
do celu. W sumie to zastanowię się, widzowie, bo mamy dopiero 22. Wybrać czasu gry. Podróże. Ja mam i tak, wiecie, wyłączony ten... tą symulację zmęczenia, więc zastanowię się, czy czasem się nie przekimać. I tak muszę jechać na stację zatankować, żebyśmy tak totalnie w nocy ciągle nie jeździli. Zobaczcie w ogóle, jak to pięknie wszystko wygląda. Oczywiście muzyczka jak najbardziej tradycyjnie będzie, nie ma innej opcji. Muzyczka będzie. No słuchajcie, jeżeli znajdziemy tu po drodze jakąś stację benzynową, no łóżko widzę, ale chciałbym jedno z, wiecie, oba od razu w jednym komplecie mieć. Czyli stację benzynową i... No dobra, już nie pojedziemy na długich, bo potem się czepiacie, słusznie, że mój realizm jest cienki. O jary, 14 godzin podróży. Co ja mądrego zrobiłem? Pierwszym zjazdem. O ja, widzowie, mądrego zrobiłem. Oczywiście jedziemy w śniegu, w którym jest ślisko jak cholera. Więc nie jest to tak łatwo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ale dobra, jak znajdziemy, moi drodzy, jakąś stację benzynową, to na nią... Skręć w prawo. I tak musimy wskręcić, zatankować się i może bym się przespał, żeby tak... w nocy nie jechać, bo skoro mamy zapas czasu, to myślę, że... Czy niby mamy? Niby mamy. Chociaż też pisaliście w komentarzach, że nocna jazda też jest spoko. Teraz widzicie, tego śniegu będzie troszkę mniej, no bo myślę, że też co za tym idzie, będzie mniej opadów, to mniej mgły, więc będziecie mogli troszkę podziwiać widoku. Piękna zima w Polsce. U mnie za oknem, jak to nagrywam, też. Nie wiem, ile teraz jest mrozu, no ale na pewno więcej niż minus 10. No i dobra, pytanie, moi drodzy, na początku. Możecie, widzowie, napisać w komentarzach, możecie obstawiać, bo widzieliście pewnie mój poprzedni kurs w Polsce. Tu możecie śmiało obstawiać. Trzymaj się lewej strony. Mimo w miarę realistycznej jazdy uda mi się dojechać do celu, nie uszkadzając ciężarówki na 100%. Poprzedni odcinek, jak się skończył, no to już sami zobaczcie. Mówimy oczywiście o jeździe na modzie śnieżnym, prosty winter mod. Polecam, jestem zadowolony, uważam, że teraz jest dobry klimacik na to. Też słabo widać bez długich, ja się tak nauczyłem na długich jeździć, ale dobra, robimy, widzowie, realizm. Tylko, że ja też z wrażenia stacji nie minął, bo zaraz mi się paliwo skończy pewnie. Znaczy mam jeszcze na 500 km, ale... Fajnie sobie, słuchajcie, wylewelowałem... opcję oczywiście z oszczędnością paliwa. Mam na fulla i powiem wam, widzę różnicę, że wtedy bak paliwa mi na więcej kilometrów starczy. Jest to zauważalne gołym okiem, jak wylewelowałem, także piękna sprawa. No, ale zatankować i tak będę musiał. Nie, 86, to myślałem, że S6 to jest 86. Pamiętajcie, że mamy też jakieś niespodzianki na drodze przewidziane w postaci albo ewentualnych objazdów, albo zdarzeń. O, co tu się stało? Patrzcie, właśnie jest jedno zdarzenie, tylko ten przez barierki przeleciał chłop. No nic, będę starał się jechać realistycznie, zobaczymy, bo celem jest, widzowie, nie uszkodzić ciężarówki. Fakt, że ja za dużo, jak się bawię kamerami, to później oczywiście się to źle kończy, więc umówmy się, że... będziemy operowali dwoma kamerami, tu w środku i na zewnątrz, już nie będę kombinował w tym śniegu z innymi kamerami. No i zobaczymy, widzowie, zobaczymy. Wyjeżdżamy po Białej, tu przez Śląsk oczywiście jedziemy. No za wiele tu nie pozwiedzacie w tej chwili, no ale tam jest łóżko gdzieś daleko. Kurczę, łóżko by mi się przydało, ja bym się chętnie naprawdę przykunął. Właśnie, to tak przy okazji, skoro... Ale to jest niewykonalne, widzowie. Od razu wam powiem, że tak jak możecie obstawiać, czy uda mi się dojechać i nie uszkodzić ciężarówki, gdzie staram się jechać realistycznie, podkreślam, więc to nie jest szalona jazda. Takie odcinki były, ale to nie jest ten z tych odcinków. Mamy chyba w prawo jechać. Więc bardziej realistycznie jedziemy.
Natomiast bardziej się zastanawiam, widzowie, uda mi się nie dostać mandatu. Możecie, słuchajcie, obstawiać. Uda mi się nie dostać mandatu. No jest pytanie. Ja już wiem, że to jest niemożliwe praktycznie. To jest mission impossible, tym bardziej, że zobaczcie, że mamy ponad 800 km do celu do zrobienia. Na razie jeszcze w nic nie przydzwoniłem. A nie ma co się jeszcze cieszyć aż tak. Oczywiście moda mam zainstalowanego, słuchajcie, w komplecie. Z dodatkiem też tym, żeby było bardziej ślisko. Nie, raczej to wyzwanie nie ma sensu. Czekajcie, ja mam gdzie jechać? Tu. Mówiła, trzymaj się lewej strony. Chyba dobrze jadę, a tamten też ma wyjazd. No to jaki jest sens tego wyjazdu, jak gościu i tak tu wyjedzie? Ale to jest bez sensu, słuchajcie. Czemu ja wyjechałem tym wyjazdem, a gościu też wyjeżdża tędy? Nie rozumiem. Dziwna ta droga trochę. Naprawdę na Śląsku jest taka droga? Okej. Okay. Niby prędkość trochę przekraczam, no ale teraz jest kwestia, żebym mandatu nie dostał, no to... Ja się tu bardziej zastanawiam, żebym auta nie uszkodził, niż tym mandatem, tak szczerze. Żeby było jasne, widzowie, chwilę przed rozpoczęciem odcinka, już nawet nie pytajcie za ile, w poprzednim odcinku naprawiłem auto, naprawiłem też te trwałe uszkodzenia, więc jest ono w 100% sprawne. Moim Volvo mam już 72 tysiące przebiegu, no na tych kursach po Polsce, wiecie, na tego przebiegu dużo nie wbijam. Ale myślę, że do końca stycznia spokojnie, bez problemu, na luziku. Te 100 tysięcy, bo taki mam przebieg celu do wbicia. Tak sobie ustaliłem taki cel, żeby wbić te 100 tysięcy w tym Volvo przebiegu. Dlatego jeżdżę też na odcinkach często Volvo, ale mam inne auta, które w końcu muszę wam pokazać też na odcinkach czasem. Możemy się nimi przejechać, widzowie, jak chcecie, żebym czasem zrobił kurs innym ze swoim autem, jednocześnie wam prezentując to auto. Zostawcie proszę komentarz. Z miłą chęcią dla ciebie, drogi widzu, to zrobię. Pokażę, co tam mam. Ciągnąłem sobie też, znaczy nie mam tej Scanii, bo mam swoją Scanię. O, już się wygadałem, jedno auto, jakie mam. No dobra, Scanię to chyba widzieliście, że mam akurat. Na którymś odcinku gdzieś tam się pojawiła. Natomiast ściągnąłem też w postaci moda taką fajną Scanię. Lekko stuningowaną, no bo ta moja to tak jest słabo. Gdzie tu jest stacja paliw? Teraz się okaże, że nam paliwo się skończy. Będzie fajny początek. A następnie zjedź w prawo. Będzie, słuchajcie, fajny początek jazdy, nie? Zjedź w prawo. Dobrze, Iwoneczko, dobrze. Iwoniuniu. Trzymaj się prawej strony. Iwoneczko, Iwoniuniu. Nie ma problemu. Mówisz i masz. O, pod taką górkę przy śniegu może być problem podjechać, słuchajcie. Dobra. Nie wiem, na czym idziemy tutaj teraz jesteśmy, ale... W Śląsku nie miałem przyjemności za wiele jeździć, więc nie wiem, czy te drogi tak faktycznie wyglądają, czy nie. Zresztą, wiecie, w nocy... Chociaż ma to swój urok w nocy. Tutaj widz miał rację, że ma to... swój urok, bo zobaczcie, jak te latarnie na przykład tak prawej strony, a następnie fajnie się świecą, więc faktycznie ma to urok, a poza tym mamy mniejszy ruch. Nikt mnie tu, wiecie, specjalnie nie blokuje, co też widzicie, ta jazda w nocy ma sens, więc możemy robić takie, wiecie, dosyć... mogłem sobie pozwolić, żeby tą trasę razy dwa dystansowo pomnożyć. O, przestał padać śnieg. Łajery. Dobra. Nie wiem, po co mrugam, ale wycieraczki chciałem zobaczyć. Dobra, słuchajcie, przestał padać śnieg. Okej, okay, dobra. Teraz szukamy stacji benzynowej, bo tak za dobrze to już nie wygląda. Na razie, jak widzicie, to już jest któryś odcinek z rzędu, gdzie używam tego huba i jestem z niego bardzo zadowolony. Raczej będę starał się dążyć, bo wiecie o tym, że nagrywam te odcinki na drugim koncie,
W sensie jak robię konwoje z patką. Już wam też mówiłem, dlaczego tak się dzieje. Między innymi dlatego, że tutaj mam promotca, mam te wszystkie bajery, a oni nie mogą mieć, ani Krystian, ani Patka nie mogą mieć promotca. Bo nie mają całej mapy odkrytej, więc... Znaczy odkrytej, DLC nie mają. Więc po prostu doszedłem do wniosku, że będę grać na tamtym koncie razem z nimi. A na tym koncie będę po prostu... Tutaj gdzieś jest stacja. No, wiem, że mi się kończy paliwo, to już wiem dawno. No, a na tym koncie, które mam do levelowania, do odcinków, będę po prostu robił kursy, można powiedzieć, sam. Jak będziemy nagrywali jakieś odcinki razem z nimi, to na tamtym koncie. No i właśnie na tamtym koncie ten minus, że nie mam tego moda z hubem, ale będę musiał tam sobie zamontować i myślę, że Patkę i Krystiana też namówić. Zapytam, jak mi się to podoba. Jeśli im się spodoba, to będę też używał. Ja tam absolutnie nie chcę ich, wiecie, do jakichś modów, które im się nie podobają, tutaj zmuszać. Dlatego między innymi wolę grać na tym drugim koncie. Łojery, co to za droga? Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Jak takie mosty są w Śląsku, no to ja dziękuję bardzo. Patrzę, kurde, jak żaba. Kuni na westernie. Dobra. Kilometrów przede mną. Nie no, pójdzie myślę, że sprawnie, bo jak teraz przestał ten śnieg padać, też zobaczcie, że ta widoczność jest okej, nie? I dlatego też wyłączyłem ten śnieg, żebyście tej mgły nie mieli, no bo tu nic nie zobaczycie. Widzę, że jest tutaj bardzo fajnie to porobione w niektórych miejscach. Jakieś znaki są z ograniczeniami czy ostrzeżeniami i zupełnie nie wiem, przed czym mnie ostrzegają. O, widzicie, na długich to ja wolę jechać, bo te światła tak rozświetlają, że aż mnie razi w oczy, nie? Dajcie mi tu jakąś stację benzynową. Bym się naprawdę nie pogniewał, jakbym dostał stację benzynową. Naprawdę takie dziurawe drogi są na Śląsku? To są jakieś, nie wiem, takie jakby garby? Nie wiem, co to jest. Możecie napisać komentarz, czy jest taka droga na... Bo nie wiem, co to jest w ogóle, takie jakieś... Szukanie nowej trasy. Jakieś garby i aż sam GPS trochę głupieje. O, coś tu się dzieje. Trąbniemy. Lamborghini zatrzymali, jak mi za szybko jechało. Wątpię, żeby w śniegu... prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Wątpię, żeby w śniegu za szybko jechało, bo tutaj akurat nikt mistrzem kierownicy się nie... Zjedź w prawo. Nie urodził, jak są takie warunki. A to jest naprawdę ślisko. Gdzie w końcu możecie powiedzieć, że w końcu zgodnie z przepisami na zjazd z autostrady wjeżdżam? Że mi to zarzucaliście, że... Za szybko, za szybko. No, mieliście rację, no, czasem lubię sobie depnąć, tak? To nie lubi, nie? Lubię zapierdzielać. Chyba w Dniu Świra to było. Nie, nie w Dniu Świra, tylko w Job, ostatnia szara komórka. No cóż, panie władzo, wiem, że jechałem za szybko. Nieprzepisowo, że stworzyłem zagrożenie. No ja po prostu lubię zapierdzielać. Mówię to oczywiście innym słowem, żeby tutaj, wiecie, nie dostać jakieś ograniczenia na filmie. W oryginale brzmiało to troszeczkę inaczej. Ludzie, no gdzie 60? No trochę kogoś pogrzało. Ja zaraz poślizg padnę, tak wolno jadę, nie? Dobra, nie kraczmy. Mi stację benzynową, bo na 200 km mam paliwa. Naprawdę nie ma w Polsce tak stacji benzynowych? Coś na tym Śląsku słabo ze stacjami. Już muszę dotankować. Coś czujesz, dopiero jak tak dalej pójdzie, to może do Łodzi. Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. No nic, widzowie, najwyżej pierwszy raz w historii będzie, jak mi się paliwo skończyło. Jeszcze nie mieliście odcinka.
którym by mi się paliwo skończyło. Zawsze mi się jakoś... Trzymaj się lewej strony. Zawsze mi się jakoś puksem to udawało. Najwyżej będzie pierwszy raz. A następnie skręć w prawo. Już nawet nie patrzę, wiecie, na mapie, bo tu jest tak ślisko, że już nawet nie patrzę na mapie, gdzie jestem. Skręć w prawo. Na godzinę wjeżdżam w zakręt. Nie, no trochę szybciej można. Jak jest z górki, to i tak mnie rozpędza. Już nie można być bohaterem, o. Tak, przytarłem. Znaczy, ale ciężarówki mam nie uszkodzić. Chociaż nie mam. Widzowie chyba jeszcze uszkodzeń ciężarów naczepy nawet też, bo nic mi nie pokazało. Czekamy z niespodzianką do końca odcinka, czy coś wywinę, czy coś nie wywinę, bylebym orła nie wywinął. Dobra, mamy łóżko, ale nie wiem, czy koniecznie chcę iść spać, skoro mamy drugą w nocy, zaraz i tak się zacznie jasno robić. Czy zaraz, no o 6, czy tam 7 nawet. Łóżko mnie nie tyle interesuje, co bardziej paliwo. Już chyba jest ta droga do Łodzi. Jedź prosto. Jak by wychodziło. Chwilę, jakieś znaki. Uwaga, coś tam, ale nawet nie czytam. A, Częstochowa dopiero. Pojedziemy przez Częstochowę. Realizm pełen, światła w nocy mrugające, tak jak to faktycznie jest. W wielu miejscach na promocie zamontowali światła te takie bezkolizyjne, się nazywają, nie? Z tą strzałeczką, także super. Zobaczcie, ile tablic w ogóle pododawali. Pięknie, bardzo mi się. Akurat jestem tym. Widzowie zachwycony. Dobra, trochę trzeba by przyspieszyć. Godzin, 10 godzin przed nami. Jest mały ruch, dlatego przyspieszamy, ale fajnie właśnie, że ten śnieg wyłączyłem i teraz możecie widzieć zarówno śnieg, który jest, wiadomo, na drodze czy tam na drzewach, ale nie tylko opady śniegu, bo te opady śniegu jednak mocno widoczność zmieniały. Ale oczywiście będą odcinki nadal ze śniegiem. Nie myślcie, że nie, widzowie. Będą i teraz też może nam jeszcze zaraz zacząć padać, bo na 10% mam go ustawionego. Więc nie jest tak, że ja tu wyłączyłem opady śniegu. Jestem ciekaw, czy nas jakiś objazd spotka. Będą jakieś zdarzenia drogowe, losowe. Tam się coś działo na drodze, ale już nie chciało mi się obracać głową. Piękne te krzaki, te drzewa, to jest takie śnieżne. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. To czysty śnieg, nie? Jak pięknie to jest. Jadę na długich tam, przyjaciele. Województwo łódzkie. Dobra, zbliżamy się do Łodzi, to może tu gdzieś paliwo zatankujemy. 200 km jeszcze mogę jechać. To by już było na tyle, gdzie trzeba tankować. O, tu trochę krzywo porobili, no ale dobra. Absolutnie się nie czepię. Będzie mi stację. Jedynka, no to przy jedynce chyba będzie jakaś stacja, co? No wy jak myślicie? Musi być jakaś stacja benzynowa. O jery, ja się za bardzo rozpędziłem. Znaczy trochę tak do stówy, no to wiecie. Nie przesadzajmy. Wybierałem trasę tak, żeby jak najmniej autostrady było, no. Ale też sugerowałem się, jak widzieliście, przy ustawianiu GPS-a.
prawej strony, a następnie skręć w prawo. To się sugerowałem tym, żeby jednak jechać trasami, które odkryjemy, no bo sami wiecie, że to odkrycie mojej mapy jest bardzo, ale to bardzo w tej chwili słabe. 20% spadło na 8, teraz mam gdzieś chyba może po 12%, zobaczymy. O, pierwsze uszkodzenie naczepy, dobra. Lekko tam mi się przytarło. Ślizgnąłem się trochę. To się wytnie, widzowie. Czasem się zdarzy przytrzeć o bandę. To nigdy o bandę nie przytarł. Czy w sumie ja nie przytarłem, bo ciężarówką nie jeżdżę, nie? No, taki żarcik. Mówię o Eurotrucku, widzowie. O, zobaczcie, jest nagle czyste niebo gwieździste. Mega to teraz zobaczcie wygląda z tym śniegiem. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Aż się prosi, żeby miniaturkę z tego zrobić, nie? Z tym niebem gwieździstym. Zresztą jakby mnie ktoś wyprzedzał, to bym się nie... O! Jakby mnie ktoś wyprzedzał, to bym się nie pogniewał. Dobra, to teraz takie coś na miniaturkę może damy. Bo to. Następny gagatek nie wyprzedza. Wiecie, tak wolno jadę, to nie dziwne, nie? Specjalnie zjechałem, jakby się ktoś pytał, żeby było samochody widać. Tylko wiecie, jak się u mnie często kończy? O! Wiecie, jak się u mnie często kończy? To będzie piękne. U mnie często się, słuchajcie, kończy te... Wracanie kamerą tak, jak w ostatnim odcinku. Pokazywałem wam, co jest za mną, a tu ciężarówka nagle niespodziewanie zahamowała. Trzymaj się prawo. Przede mną, no i... Nie zjedź w prawo. No nie, fart Stefan wyszedł, widzo. Nie, fart Stefan. Zjedź w prawo. Nie, fart Stefan. Żeby tutaj nie było jakiegoś niefarta. Stację... Dobra, widzę stację chyba. To widzę raczej, nie jest chyba stricte stacja, tylko domek, w sensie magazyn, garaż. Ale stacja też się świeci wcześniej. Koło Ikei mamy stację, dobra. To by nie było, na tą stację musimy zajechać. Nie mamy, widzowie, innego wyjścia, na stację trzeba zajechać. Fajnie zrobione, zobaczcie, domki, też domki są ośnieżone, także jest to super. Dobra, wyłączę może, ale nie, no bo jak ja wyłączę długie, to wy nic nie będziecie widzieli, widoku. Widzowie, jedziemy na długich. Dobra, na lewo mamy stację benzynową. Trzeba zobaczyć, jak tam wjechać. Chyba tutaj. Wjazd jest chyba na następnych światłach. O, tam jakiś TLK jedzie czy coś, no nie widać za bardzo tego pociągu, no bo wiadomo, ciemno macie, ale też zobaczcie, że też można urok tego w tym momencie podziwiać, że ten pociąg również jest oświetlony, nie? Że to nie jest tak tylko, wiecie, że wstawili sobie pociąg, tylko że faktycznie ten pociąg w środku też świeci. Także super, dobra, chyba tu się gdzieś na stację benzynową wjeżdża. Dobrze. Jest, mamy paliwko. Na cyrku. Znajdziemy inną trasę. O jery, pod prąd wjechałem. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Obliczanie nowej trasy. To się wytnie. Jeszcze wam przyznam się właśnie, tak, bo a propos tego wjechania pod prąd. Tu wam się, widzowie, przyznam, że czasem mi się zdarzy, jeszcze się tak nie przyzwyczaiłem do tego promoca, że tutaj są często takie, że te wjazdy, wiecie, są inaczej zrobione, czy bardziej realistycznie. I tak wiecie, z automatu jak w Eurotrucku jeździłem, tak po prostu gdzieś tam wjeżdżam, tak? Na stację. Bo jeszcze się tak nie przyzwyczaiłem do tego. Oczywiście jest to mój błąd, jak najbardziej. Przeliczam trasę. A, tu jest. Dobra.
widzicie, są dużo jest takich tych różnych wysepek, nie? Z tymi znakami, czy tam z czymś. Drugim zjazdem. To ona mi trasę zmieniła. No dobra, jak mi zmieniła, to jedziemy tak jak mówi, nie? My tam w prawo nie musimy jechać. Zobaczymy, co mi Iwona znalazła. Zaufamy jej, co? Widzowie? Znalazła mi tu jakąś taką drogę, bym powiedział, lekko hardkorową. Nie. Jedź prosto. O, teraz też pociąg gdzieś tu. A, teraz zobaczcie, widzowie, jak ładnie. Jest przepięknie. Prawdziwy pociąg PKP Intercity, oświetlony. Naprawdę, mega. Mega. Przepięknie to jest zrobione, naprawdę. Ja wiem, że się teraz podniecam, jak nie wiadomo co, ale... Idziemy. No ale czy taki, powiedzcie, czy taki szczegół jak to, że pociąg jedzie, który wygląda tak jak pociąg w Polsce, jeszcze jedzie w nocy i jest oświetlony, jak być powinien, no to jest naprawdę coś niesamowitego. Czy taki szczegół was na przykład nie cieszy? Bo jak dla mnie, no to jest, wiecie... Petarda, natomiast ta policja jest, zaraz wam pokażę, taka średnia, nie? Ona mi wygląda na białą. Rozumiem, że pewnie im trochę nie wyszło i powinna być taka srebrna, a wyszedł ten radiowóz taki biały. No, także takie trochę średnie te radiowozy. No ale to tam, wiecie, będziemy się czepiać o jakiś odcień koloru, no naprawdę. Zobaczcie, ile tu jest tych znaków, stryków, brzeziny, zgierz. Trzymaj się prawej strony. Aż nie zdążyłem wszystkiego przeczytać, nie? Także tak jak w świecie realnym, to jakiś kiosk ruchu sobie na tym stoi. Zobaczcie, kolejne znaki, wszystko, naprawdę ile szczegółów, widzowie. No, zobaczcie, te wszystkie znaki, które tu stoją, jaki to jest realizm, nie? Idziemy jak GPS-ka, że chociaż kusiło mnie, żeby jechać prosto, bo tam bym znak zapytania odkrył, pewnie by był dealer ciężarówek jakiś. Ja bym raczej wolał agencję pracy, bo... O, netto, 3 km. Netto, o, Biedronkę widziałem, ale netto chyba jeszcze nie widziałem. Mówię przy moim zwiedzaniu, tak, Polski. Na promocie. Więc jeszcze chyba netto nie mijaliśmy, albo po prostu nie zwróciłem uwagi. No Biedronki to się zdarzało, już tutaj też widzę Biedronkę w tle. Netto jest, faktycznie jest baner netto. Zobacz, jest sobie netto. Coś tam obok netto jest też. Takie duże netto jest. Aż się zatrzymamy, widzowie, tak jakoś... A, bo to jest taki cały parking, tu jest to netto. Łe, widzowie, aż na chodnik wjechałem z wrażenia. Ale zobaczcie, to jest naprawdę ładnie zrobione. Jak ktoś z was jest z Łodzi, to możecie dać znać, czy jest takie netto w Łodzi z takim rondem. No wiadomo, takie w miarę podobne, nie? Pięknie. Bo na przykład ostatnio któryś z widzów pisał, pod poprzednim odcinkiem widz napisał, że na przykład Piła jest faktycznie odwzorowana w większości. Ja tak się zastanawiałem chyba, jak jechałem przez Piłę, czy to tam pasuje. I widz napisał. Także fajnie w ogóle, widzowie, że wy tak... Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Nie wiem, tego mojego gadania chcecie słuchać, że jest interakcja między nami. Skręć w lewo. Bo mówię, stworzycie fajną taką społeczność. Już nie będę mu tutaj długimi świecił po oczach. Powiedzmy, że realizm zachowujemy. To widzowie, taki chociaż... Wiadomo, że jazda na długich to już nie jest realizm, no ale akurat w tym przypadku ja obiecałem zrobić kurs po Polsce nocą. Pytanie do widza, który prosił o kurs nocą. O, tutaj są te odliczania, ale fajnie. Słuchajcie, pytanie pytanie do widza, który prosił o kurs nocą, czy taki kurs zimą go satysfakcjonuje? Mówię, wyłączyłem specjalnie opady śniegu, żeby... Też był klimat. Ja absolutnie się nie wymiguję od jazdy nocą takiej... O, patrzcie, tu stoją transport drogowy, krokodylki. Nie będę się oglądał, bo przydzwonię w coś.
Oczywiście się nie wymiguje, wiecie, przed kursem nocnym takim bez śniegu. No tylko tak jak mówiłem, no mamy, słuchajcie, klimat taki, że mamy zimę, za oknem mamy mróz. Ja się tak wczułem po prostu, wiecie, w ten realizm troszkę tego klimatu, który mamy za oknem. Aż tyle śniegu za oknem nie mamy, nie? Ale powiedzmy, że się wczułem w to. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Już następny odcinek będzie na pewno za dnia. I też chyba zrobię, wiecie co, taki zjedź z ronda. Alternatywny odcinek do tego. Niby w prawo jedziemy, no to już może trzeba tu. W ogóle dziwne to jest jakieś takie. No, słuchajcie widzowie, zrobimy alternatywny odcinek do tego, który teraz robię. Czyli po prostu kurs w dzień śniegu. Ale bez padającego śniegu. Bo ostatni kurs był taki mieszany. Tam sobie jechaliśmy i ten śnieg sypał i też tam niewiele było widać, a może zrobię właśnie następny odcinek, że w 100% wyłączę, znaczy do 0%, nie? Wyłączę ryzyko spadnięcia śniegu. Ale na przykład damy więcej może jakichś ewentualnych objazdów. Trzymaj się prawej strony, a na... Możecie dać widzowie znać w komentarzach. Bo na przykład bym mógł ustawić te losowe zdarzenia drogowe. Teraz nie pamiętam, na ile procent je ustawiałem. Wiem, że bardzo dużo. Ale nie chcę mówić, czy na pewno na 100%. Także jakbyście mieli taką propozycję, to ja z miłą chęcią. Nawet i, znaczy nie, na objazdy. Powiem wam tak, to można zrobić w ramach odcinka na zasadzie dla Beki. Mogę zrobić taki odcinek dla Beki, że ustawię te objazdy drogowe na 100%. Zobaczymy, co się stanie, wiecie, ale to na zasadzie, no na pewno będzie to dostawa spóźniona albo walka z czasem. Więc tu się nie spodziewajcie wtedy jakichś, nie wiadomo, fajerwerków, ale można takie coś spróbować zrobić. Na zasadzie for fun odcinek, nie? Że wiecie, że objazdy na 100% i zobaczyć, co się stanie. I wtedy nie zmieniać trasy na GPS-ie. Po prostu inaczej. Wezmę z miasta X do miasta Y trasę. GPS mi tą trasę... GPS mi tą trasę wyznaczy. Ja będę jechał tak, jak mi GPS wyznaczył, tylko że po prostu brał pod uwagę, że są jakieś tam ewentualne objazdy z tej trasy, nie? Innym razem można zrobić jeszcze inaczej, że zrobię tak samo, tylko że sobie sam wyznaczę trasę, a później... Ale jedźcie, bo już teraz nie wiem, czy jedziecie, czy nie jedziecie. Chyba nie jadę. Dobra, ci tutaj ruszyli szybciej. Muszę uważać, żeby na barierkach nie wylądować, bo... Widzowie, póki co, połowa trasy za mną, ani jednego mandatu. Uszkodzeń ciężarówki nie mam, uszkodzenia naczepy to tam chyba 1%, bo gdzieś przytarłem. Ale nie mówiliśmy o uszkodzeniach naczepy, mówiliśmy o uszkodzeniach ciężarówki. Więc raczej w nic nie przytarłem ciężarówką, no ale to jeszcze mamy, wiecie, połowę trasy, więc... Nie ma co tutaj... zacząć. Tutaj nic tak się... O, może tutaj zrobimy miniaturkę. Te żółte światła nawet całkiem fajnie się prezentują. Może tutaj sobie miniaturkę zrobimy. Dobra, jedziemy. Nie ma co, trzeba trochę przyspieszyć. Aha, teraz ten kawałek jest, to A1 jedziemy. Dobra. I tu mamy taki kawałek, co jest A1. Możemy troszkę szybciej. Postówki. Troszkę się możemy rozpędzić, nic się nie stanie. Grube roboty drogowe po lewej. Ale wiecie, już nie zmieniam kamery, bo no, w nocy chłopaki pracują, w śniegu, w nocy, w mrozie, słuchajcie, 12 stopni mrozu za oknem, a ci tam kopią na autostradzie.
Pięknie, szacunek dla panów. Zanim te 80, to aż tak mi się nie chce je. Troszeczkę za wolno mi się. Jedź tam drezyną. Wyprzedzam teraz ja. O, tempomacik i przynajmniej wiem, że nie przekroczę stówy. Kawałek nam na jedynkę niestety się tutaj załapał, bo nie miałem tego objazdu, znaczy nie wiem jak to zrobić lokalną, krajową drogą. A czy wiecie, jakbym się uparł, to bym zrobił przez Poznań, ale po co, nie? To wiecie, tak to się można uprzeć i można całą Polskę dookoła przejechać. Kiedyś też mogę taki odcinek, widzowie, nagrać, jakbyście chcieli. Wezmę byle jakie zlecenie, bo nie chciałbym jeździć samą, wiecie, samym trakiem bez naczepy, bo to można spróbować tak, że wezmę jakieś zlecenie, które no będę się liczył, że najwyżej będzie opóźnione. A ja wiecie, wezmę sobie zlecenie i na przykład numer taki, że totalnie naokoło, słuchajcie, pojadę. Możemy takie coś spróbować. Tam znowu pociąg jedzie, bo mówię, to tak świeci w krzakach, a to pociąg znowu jedzie. Znowu pociąg. No, także możemy takie coś zrobić, że po prostu całą Polskę tak jakby spróbować. Nie wiem, czy dobrze teraz się wysłowię. A następnie... To mam na myśli, bo ja często myśli skracam, później mnie prostujecie i zresztą słusznie, widzowie, słusznie. Zjedź w prawo. Mój pomysł na przykład na kolejny odcinek dla was jest taki, że mogę przejechać tak jakby Polskę dookoła po najbardziej zewnętrznych, że tak powiem, przygranicznych drogach, żeby Polskę dookoła przejechać. Takie tournée dookoła Polski, nie? Tym zleceniem, które bym wziął. Niech było na przykład gdzieś z Pomorza na Śląsk, ale po prostu, no właśnie, tylko to trochę bez sensu, bo tak dookoła nie bym musiał znowu wrócić na Pomorze. Żeby kółko się zamknęło, tak? Żeby obwód się zamknął, to zaczynając z Gdańsku musiałbym kończyć... Znaczy musiałbym mieć zlecenie na przykład z Gdańska do... Kurczę, do Gdyni, tak? I zamiast jechać normalnie po prostej, to całą Polskę dookoła objechać. Co byłoby raczej też już bez sensu, bo wiadomo, żebym... Ciekawe, jaką karę bym dostał za opóźnienie. Sobie wiecie, mi to wisi, bo widzicie, mam 21 milionów, pracownicy zarabiają, dla widza pod odcinek mogę poświęcić. Więc jestem ciekaw, jaką dostałbym karę, gdybym miał takie zlecenie, wiecie, bardzo, bardzo bliskie, ale chyba takiego bym nie dostał zlecenia bliskiego. Gdańska do Gdyni raczej bym nie dostał. Ale tak z ciekawości, nie, że... Chyba, że wiecie, wziąłbym przez szybkie zlecenie, tam często takie są. Przez szybkie zlecenie, ale z własną ciężarówką. I po prostu wtedy z Gdańska do Gdyni i zamiast jechać z Gdańska do Gdyni, to na przykład bym z Gdańska leciał tam, nie wiem, w stronę Białegostoku, Olsztyna, tak? Później gdzieś, nie wiem, na Radom, tymi zewnętrznymi drogami, tak? Radom, jakoś przez Śląsk, czy tam jeszcze Bielsko-Biała, wiadomo, po zewnętrznych tych takich totalnie zewnętrzne wszystkie drogi. Dookoła, wracając bym wracał gdzieś tam na zasadzie, nie wiem, na Szczecin, czy nawet na Świnoujście, bo ono jest bardziej zewnętrzne, nie? Świnoujście, no i nad morzem bym wrócił każdą przymorską drogą, że tak powiem, najbliżej morza. No i wróciłbym wtedy z kursem na przykład do Gdyni. Tak samo jakby było na przykład kurs ze Szczecina do Świnoujścia, nie? Mogę tak zrobić, widzowie, kiedyś. Wiadomo, będzie ono spóźnione. Ale taka ciekawostka. Zobaczcie, zaczyna się robić jasno, ale fajnie. Od razu to widać. Tak teraz. Taki klimat mi teraz się podoba, bo nie pada ten śnieg. 8 rano prawie. Śnieg nie pada, czyli nie ma tej... Jakby żeby nie było... Słuchajcie, żeby nie było. Mi się podoba, jak pada śnieg tutaj, nie? Tylko chodzi też dla was, żebyście mogli popatrzeć na krajobrazy, na widoki i tak dalej.
No to wiecie, w momencie, kiedy pada śnieg, macie tą mgłę. No to lewej strony. Nic nie widać, tak? Tak, tak macie widoczność naprawdę super. Jeszcze bez mandatu się obyło. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, widzowie. No, taki będzie tytuł odcinka. Przejadę Polskę w śniegu bez mandatu i bez uszkodzenia ciężarówki. O, tu mi się podoba teraz, jak się rozjaśniło. Ktoś z was oczywiście pisał, że w Polsce jeżdżą takie żółte karetki. To ja wiem, że one jeżdżą. Są takie specjalistyczne, to ja nie mówiłem, może źle się wyraziłem też, widzicie, w poprzednim odcinku. Korka w takim razie, widzowie, dziękuję za zwrócenie uwagi. Ja wiem, że jeżdżą żółte karetki, tylko chodziło mi o to, że jednak większość takich spotykanych na ulicy, bo wiem, tak samo jeżdżą jakieś, nie wiem, powiedzmy prywatne karetki, tak? Nie wiem, teraz zapomniałem, jak się to... wiecie, no jeżdżą tych prywatnych klinik karetki również, tak samo są te, co serce wiozą, tak? Czy krew, przepraszam, krew. Nazywa, nie? Ja wiem, że jest wiele rodzajów karetek, natomiast większość jednak w Polsce, no to są białe karetki, nie? I mi gdzieś tych białych brakuje. Ale to mówię, to się absolutnie nie czepiam, że sobie żółta jedzie, że więcej jest żółtych, bo to wiecie. Samo się czepiać, że policja, kurczę, jest lekko bardziej biała niż srebrna, nie? To już wiecie, to już takie detale, to lepiej się widzicie, skupić na tym, wjeżdżacie do Bydgoszczy. No zobaczcie, widzowie, aż zwolnia. No zobaczcie, no to aż się prosi, żeby to dać na miniaturkę, nie? Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Wjeżdżamy do Bydgoszczy. Patrzcie, widzowie, no nie powiecie mi, jeszcze sobie awaryjki włączę, żeby... No zobaczcie, no to aż się prosi, żeby to dać na miniaturkę. No naprawdę, rewelacja, no. Gość mi tam trąbi, a ci przede mną i tak jeszcze nie. Po co mi gościu trąbisz? Tak będzie czerwone. No i było trąbić. No także niesamowite to jest. Niesamowite. Bardzo, bardzo mi się podoba. Mówię, czasem, o. Czasem, słuchajcie, takimi drobiazgami człowiek się cieszy, nie? Ja jestem zazwyczaj, wiecie, no tak, takie mam podejście do życia, do ludzi, do świata, do wszystkiego, żeby gdzieś tam pozytywnie na to wszystko zawsze patrzeć. I generalnie mam takie, wiecie, też i podejście, żeby cieszyć się często z małych rzeczy, wiecie, narzekać zawsze można, tylko po co? Nie lubię strasznie ludzi, którzy na wszystko narzekają. Wiadomo, że każdemu z nas się czasem zdarzy. Natomiast, no ja lubię, wiecie, drobnych rzeczy się cieszyć. Tu na przykład zobaczcie, jednostka straży pożarnej. No zobaczcie, jakie to jest... Aż się prosi znowu, żeby się zatrzymać i zobaczyć, no. W końcu dla widza, opatrzcie, man. Kurczę, no widzowie, no naprawdę. To straże, no... Tutaj jakiś hotel, no dobra, no hotel to akurat jest tam, powiedzmy, według... O, te... Krokodylki, nie? Korniszony chciałem powiedzieć, widzowie, czajcie to w pierwszej myśli. Zamiast krokodylki chciałem powiedzieć korniszony, ja to... Taki skład węgla chyba jest, czy coś, zobaczcie. No nie, no to jest... O, karetki, o, zobaczcie, są białe karetki, proszę. Jedź prosto. Oj, tak zahamowałem w tym śniegu, zapomniałem, że w śniegu jadę. Chciałem wam szpital pokazać. Jest szpital, są prawdziwe karetki, białe. Także są białe też. To nie jest tak, że są żółte. Tylko po prostu żółtych jeździ więcej po drogach. O, może w ten sposób. Gdzieś tam bardziej te białe są jako tak, że stoją, a żółte bardziej jeżdżą. A to mówię, no... Skręć w lewo. Po co się czepiać? Po co się czepiać, nie? Nie ma to najmniejszego sensu. No, także mega, mega. I widzicie, no... Drobne szczegóły, a potrafią naprawdę... cieszyć. Jesteśmy w Bydgoszczy, to oznacza, że już jesteśmy coraz bliżej do tej Redy chyba jedziemy, tak w ogóle. No 300 kilometrów. No to... Mieliśmy 800 coś, także... O, widzicie, kolejna Biedronka. Zobaczcie, jaka ta Bydgoszcz w tym momencie, widzowie, jest wielka, prawda? O, tam za nami dużo budynków. Przed nami również, także to nie jest tak, jak było fabrycznie. Tutaj jakiś tam salon Mana.
killer ciężarówek. Także mega, nie? Oni w ogóle jakoś tu dziwnie jadą teraz. Dobra, się wytnie. Nie będę analizował. Tak jadą. Ludzie chodzący po ulicy to akurat nie jest nowość, ale są rodzaje ludzi dodane. Nie wiem, czy zwracaliście uwagę. W sensie, że może, nie wiem, pani zasuwać z wózkiem, pan może sobie jechać na rowerze. Także też rodzaje ludzi są pododawane. Tylko nie, ja tego nie widziałem wcześniej w Eurotrucku. Zobaczcie w ogóle, jakie realistyczne bloki, takie typowo polskie. Wiem, no na pewno u nas w Poznaniu tego, w takich kolorach bloki są, w Bydgoszczy pewnie też. Zobaczcie, no sam realizm. Także no i naprawdę nawet te szyby, słuchajcie, od tych bloków się błyszczą, nie? Niedługo to tam, jakbyśmy z paneli porządne zbliżenie zrobili, to może byśmy mogli, słuchajcie, ludziom przez okno zajrzeć do chaty, nie? To się okazało, że tam jest jeszcze umeblowane. Nie, no to już bym się zdziwił, no to już byłoby, wiecie, trochę za sporo, nie? Aha, bo my mamy mandatu nie dostać, więc tak, muszę uważać z tą prędkością. No i teraz nam się, zobaczcie, zaczął, jechaliśmy w nocy, ruchu praktycznie nie było, teraz nam się zaczął realistyczny ruch pojazdów, który, jak widzicie, no godziny szczytu się zaczynają o 8 w sobotę, aha, sobota po 8, 9. Dopiero nam się tak naprawdę jasno zrobiło. Teraz widzicie, jakie te drzewa, to wszystko, słuchajcie, dookoła, jak to naprawdę, nie no, to jest przepiękne. Zaczyna się chmurzyć, więc obawiam się, że jednak nam trochę sypnie śniegiem. Na 10% mam ustawione, ale następnym razem zrobię kurs, że będzie na 0% ustawione. Także spokojna wasza rozczochrana. Podziel się drogą. No oczywiście, że się zamierzam dzielić drogą. Zawsze się drogą dzielę. Super, widzę, naprawdę pięknie. Teraz wiecie, podwójnie się zachwycamy, tak? Bo z jednej strony zachwycamy się ten całym Poland Rebuilding. No teraz już nie Silesią, bo ze Silesii już wyjechaliśmy, nie? Ale Poland Rebuilding czy promotem, a jednocześnie, słuchajcie, śniegiem się zachwycamy. I tak naprawdę nie wiem, czym bardziej się zachwycać w tym momencie, nie? W przypadku Poland Rebuilding na pewno zwracamy uwagę na różne dodatki na drogach, typu nawet malowania dróg czy coś. No teraz jak jest zaśnieżone, to nie widać. Natomiast ja tak na razie chciałem pojeździć spokojnie. Mam jeszcze ten dodatek do tego moda śnieżnego, żeby było odśnieżone, żeby było, że jest mokro, bo piaskarki przyjechały. O i zobaczcie, to jest znowu to, na co zwracałem uwagę w poprzednim odcinku. Tutaj zwolnię specjalnie. Patrzcie, to normalnie ta maszyna tam pracuje, zobaczcie, i normalnie ładuje. Ale wiecie co ciekawe? Czekajcie. Dobra, no nie byłbym sobą, nie byłbym Jukenem, jakbym czegoś nie sprawdził. Ja chcę zobaczyć, widzowie, jedną rzecz. I to jest absolutnie na zasadzie mojej ciekawości. Bo w tym manie nikt nie siedzi, nie ma kierowcy, nie? Ja jestem ciekaw, czy jak oni ładują to drewno na tego mana, czy będzie tego drewna przybywało i w końcu ten man odjedzie. Oczywiście nie będziemy tu stali jak takie pajace i marnowali czas, bo to jest bez sensu, ale chciałem zobaczyć... Nie przybywa drewna, okej. Okay. No ale dobra, to jakby nie jest, wiecie, to nie jest absolutnie, żebym teraz się miał czepiać, a po prostu moja ciekawość i dociekliwość, to wiecie, przecież wiadomo, że wy tu przejeżdżacie, tak? To jest tylko tło, które... W czasie, kiedy przejeżdżacie, widać, że ładuje i to jest super, tak? Więc wiecie, o, mamy przejazd kolejowy. Chyba stoją na przejeździe, więc pojedzie zaraz Intercity, widzowie. Brawa, jedzie Intercity jakieś, tylko że kurczę ten... O, jest tam, to TLK. Widzicie? Stoi, jedzie. Jest prawdziwy pociąg, taki Regio, taki wiecie, jak są te takie. To kurczę, ten przejazd się tak tutaj nam... O, coś tu się stanęło, widzowie. O kurde, ktoś pod pociąg wpadł. No nie, no to trzeba zrobić miniaturkę z tego jednak. Słuchajcie, ktoś wpadł pod pociąg. Nie no, z tego to już musi być miniaturka. Jak nic. Bo ja tu objazdy mam też włączone, nie? I zdarzenia drogowe na full.
Ale zobaczcie, jest, dzięki tej sytuacji będziecie mogli zobaczyć właśnie, jak ten pociąg Regio wygląda. No identyczny jak w realu, nie? Tylko tam, jak przez Łódź jechaliśmy, no to też ten pociąg jechał, bo już go poznałem, tylko że no nie mogłem wam pokazać, no bo było ciemno, nie? I zobaczcie też, akurat na moje opony to nie działa, bo ja nie wiem, dlaczego nie działa za bardzo, tak, albo słabo działa. Natomiast też zobaczcie opony od ciężarówki, tak, i te inne opony w innych samochodach, jakie są. Zaraz zobaczymy, zrobimy aż normalnie jakiegoś screena z tego, co tam się wydarzyło. Straże tam stoją, słuchajcie, jakaś policja. Zobaczymy. Długo te światła trzymają. Ja będę bardzo powoli jechał, widzowie, ostrzegam. Pojadę bardzo powoli, bo chcę, wiecie, chcę zrobić miniaturkę, więc nie zdziwcie się, jak się może tam zatrzymam. No ale wy zawsze stajecie się świadkami tego, co się dzieje na odcinku. Każdy widz, który na stałe ogląda tak porządnie, zawsze staje się świadkiem tego, co się dzieje. Czekajcie, tu trzeba miniaturkę zrobić. Skoro telewizja stanęła i robi... O. Może taką? Albo taką. Ten pociąg bym chciał, żeby w tle było widać. O! Ja wiem, że ich zaraz powiecie, że ich tam blokuje, ale im to... To są boty, im to wisi, prawda, widzowie? Bo tu jest niestety jeszcze stara policja, która już nie jeździ. O, to ale mamy miniaturkę, widzowie! Yeah! Dobra, jedziemy kulturalnie. No tam jakiś kamerzysta stał, robił zdjęcia do telewizji, to co, ja nie mogę? Dla widza? Widzowie, zostawcie proszę łapkę w górę dla mnie, jakiś komentarz pod filmem. Jak oglądasz, widzu drogi, szanowny, wspaniały, cudowny do tego momentu, to pamiętaj, że jesteś super niesamowitym człowiekiem i uśmiechnij się i zostaw mi komentarz, że oglądasz, że doceniasz, że dla widza zrobiłem relację z wypadku. Zobaczycie to u mnie jeszcze zanim będzie o tym w telewizji. O, z fotoradarem stoją. Angel, zobaczcie, no rewelacja. Ale chmurzyć się zaczyna. Znaczy wiecie, mógłbym na upartego wyłączyć na 0%, ustawić te ryzyko spadnięcia śniegu, ale nie chcę. Nie chcę w tym odcinku, w tym myślę, że zobaczymy taki kompromis, bo mam na 10% chyba to ustawione, czy 12, już nie pamiętam. A po prostu następny odcinek, jeżeli będziesz, drogi widzu, chciał, albo droga widzko, kiedy oglądają, to mogę w następnym odcinku zrobić to na 0%, a te objazdy na przykład na 100 i... No zobaczymy. Słuchajcie, 230 km do celu. Już coraz bliżej. Orlen? No nie potrzebujemy. Mamy zatankowane paliwo. Oj. Wiecie, że jeszcze mandatu nie dostałem. Jest duża szansa, że nie dostanę. Może się uda, widzowie. Cały czas możecie obstawiać. Ej! A nie! Chłopie, co ty robisz? Życie ci niemiłe? Coś ty się tu zawiesił mi. Okej, ale to też jest, zobaczcie, dodany... Też jest dodany kolejny rodzaj, że tak powiem, człowieka, nie? NPC-ta, no bo wtedy to były... Właściwie ludzie byli tacy sami, a tu są różne rodzaje, także i na rowerze, i na wózku, i z wózkiem dla dzieci, tak? Także jest cała masa. Robi to jakąś tam robotę. Dobra, już te 200 km myślę, że jakoś spokojnie przejedziemy, tym bardziej, że jedziemy za dnia. Ale miniaturka na pewno będzie z tym przejazdem kolejowym. Trasa w śnieżnej Polsce. Chmurzy się, zobaczcie te piękne chmury. Co by nie mówić, ale to jest oczywiście zasługa już nie teraz modów, stricte co samej wersji Eurotracka 1.4.9. To zostało też zaktualizowane właśnie i powiem wam, że naprawdę robi to robotę, nie? Jeśli chodzi o
niebo, które jest nocą, czyli gwiazdy, czy tak jak tu widzicie chmury, które są mega realistyczne. To kolejna drobna rzecz, ale cieszy, nie? Zobaczcie, jedziemy sobie taką trasą, gdzie ta roślinność też jest, no, dzięki promocowi rozbudowana. I jeszcze widzimy coś takiego, że pięknie, no dobra, muszę jechać te 30, bo ja nie chcę mandatu dostać. Była umowa z widzem. Aha, czerwone światło, no to też muszę stanąć. Słuchajcie, jest umowa z widzem, że ja nie dostanę żadnego mandatu. Ja chyba nawet na czerwonym świetle dzisiaj nie przejechałem. Także skoro z widzem jest umowa, że jadę dla widza bez mandatu, no to wypadałoby słowa dotrzymać. No, czy to się uda? Wiecie, chęci mam, tak? Nie na wszystko mam wpływ. Wiecie, że chęci mam, ale różnie to może być. Na przykład te Renault mogłoby teraz pojechać prosto i wjechać we mnie i bym dostał mandat, więc to już wiecie, są rzeczy, które w Eurotrucku są niedopracowane akurat. No to wtedy absolutnie żadna moja wina, no ale tak niestety to jest jakoś dziwnie, no, zrobione. Jaki tu jest ruch? A za nami też korek? No, za nami jakoś tam korko specjalnego nie ma. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. To, światło się zmieniło? Jeszcze się nie zmieniło. A już się możemy szykować do ruszania. Uj. Na pierwszym biegu już 30 na godzinę jadę. Akurat będą stali i mi dadzą mandat i nie dotrzymam słowa. Potem widz napisze, you can, słowa nie dotrzymałeś. Miałeś mandatu nie dostać, a wy wszystko zauważycie. Wy jesteście widzowie genialni. Cieszę się, że tak rozgarnięci, inteligentni, fajni ludzie, zresztą też pozytywni ludzie mnie oglądają. Bo naprawdę jesteście genialni, widzowie. Wy wszystko odkryjecie. Wszystko zauważycie. Zobaczcie, jaki korek zna przecież. Niby tu jest na 120, ale ja coś mi się nie chce wierzyć, że to jest 120. Limit prędkości. Coś mi to jest podejrzane. Także super i często właśnie wasze komentarze są często też inspiracją do kolejnych odcinków, także śmiało możecie pisać w komentarzach, co jeszcze byście chcieli zobaczyć. Ja wam kilka propozycji, które na pewno nagram, pokazałem. Wiedziałem w zasadzie, no jeszcze nie pokazałem. Ale jak macie propozycje, to też śmiało piszcie w komentarzach. Jak widzicie, no biorę je pod uwagę, bo odcinek dla widza został nagrany. Gwiazdą nocną. To był poprzedni odcinek. Jestem ciekaw, czy my to na czas wszystko. Bardzo. Mnie się uda na czas. Oj, paniamy. Bobolice. Musiałem tędy już jechać, bo ta nazwa mi się kojarzy właśnie stąd. Jakby wcześniej z taką miejscowością się nie spotkałem, także sorry, jeśli ktoś z was mieszka w Bobolicach. Absolutnie nie obrażam. Po prostu nie wiedziałem, że taka miejscowość jakby istnieje. Znaczy nie kojarzę tej nazwy, nie? Ale kojarzyłem, bo tędy jechałem. Zobaczcie, mam jakiś tam Piotr i Paweł. Jest DL Gel, znowu stoi tam na boku gdzieś, jakiś tutaj sklep. Już nie będziemy patrzeli, bo wiedziemy, wiecie, krzaki. Ale Dejgela widzicie, jakaś tam mała żabka osiedlowa, obok stokrotka, no to ładnie, konkurencja jedna obok drugiej, hot dogi sprzedają, a tu jeszcze, tam się coś pali chyba, widzowie, co to się dzieje? Ej, tu jest jakaś akcja, a tu jeszcze Orlen też hot dogi sprzedają, tu się coś pali. Ale to zrobili, widzowie, chata się pali, patrzcie to, i straż pożarna przyjechała. No ten mi tu w końcu mnie zatrzymuje, czy co? Każe mi stać, czy jechać, czy co? Nie rozumiem. O, widzicie pani z wózkiem? Tutaj gaszą. No dobra, no powiedzmy, straż pożarna jest, ale nie gasi. O, jest pani z wózkiem. Na miejscu ja jestem. Syna nie ma w domu. Straż pożarna jest, ale nie gasi. Ale jest straż pożarna? Jest. Powiem wam, że fajnie to zrobili. To jest raczej dodatek z promocja, wydaje mi się, bo
Czegoś takiego nie widziałem w oryginalnym Eurotrucku. Także to jest raczej dodatek z Promotra. Dużo takich dodatków różnych, jakby sytuacyjnych, jest właśnie Promotra. Także fajnie, mega, nie? Mega. Jestem ciekaw, czy to jakbym za każdym razem bym tu przejeżdżał, to za każdym razem ta chata się pali, czy to tak jest jakoś losowo, nie? Dobra, mamy 170 km do celu, już coraz mniej, widzowie, coraz mniej. Ale jak widzicie, w takim śniegu, przy realistycznej jeździe, jeszcze sprawdzaniu różnych tam, wiecie, no powiedzmy widoków, jeśli tak można to nazwać, to raczej sami wiecie, że raczej ciężko jest taki odcinek zamknąć poniżej godziny. Mi one wychodzą tak godzinę 15, godzinę 20, ciężko jest. Ale wy to chcecie oglądać, także drogi widzu, szacunek ogromny dla ciebie. Bardzo ogromny widzu. Dla ciebie szacunek, że chcecie oglądać takie moje dłuższe filmiki, że ta koncepcja wam się podoba, a też pisaliście, widziałem. Widziałem, bo ja czytam te komentarze przecież, dlatego do nich się odnoszę w każdych odcinkach. To też warto, słuchajcie, oglądać te odcinki, bo się też podczas jazdy do komentarzy odnoszę, których nie czytam na boku, tylko je pamiętam. Jeszcze na szczęście jest tyle tych komentarzy, że daję radę, ale wiecie, jakbym miał po 1000 komentarzy, kurczę, nie wiem, dziennie, to już bym pewnie się zamotał. Skręć. To jest oczywiste. Natomiast ciekawych rzeczy to... Mamy kolejne netto. Natomiast widz też pisał, moi drodzy, nie? Też widz pisał, że lepsze są takie dłuższe odcinki. I jak ktoś chce, to sobie przewinie, że bez pauzowania, że jeżeli pokazuje, że wykonuje jakieś tam... No nie, że zlecenie, bo tu jest jakby po części challenge, tak? Jazda krajowymi drogami, no to powiedzmy, no siłą rzeczy muszą, gdy muszę wjechać na autostradę, to bez sensu byłoby pauzowanie odcinka, tak? W tym przypadku, no i sobie ktoś przesunie. I tak też nagrałem ten 4-godzinny odcinek, w którym pokazywałem, jak robię najdłuższą trasę, aczkolwiek to jeszcze wam przyznam się teraz, właśnie widzowie, chyba się wkopię na minę, bo ja wiem, że ktoś to usłyszy i powie zrób to. Wtedy nie będę miał wyjścia. No cóż, wtedy słowo się rzekło. Słuchajcie, bo ta trasa, którą zrobiłem najdłuższa, ona była najdłuższa zanim miałem DLC Hiszpanii, Portugalii, czyli Iberię, chyba nawet Francja, tak, i Włochy. Ja tych DLC wtedy nie miałem. Teraz, moi drodzy, te DLC mam i przecież mam promotca, także... Może się okazać, że wiecie, jakaś trasa będzie naprawdę... Jedź prosto. Jeszcze dłuższa. Dobra, żółte było. Bałem się o mandat, tylko o to mi chodziło, bo była umowa. W życiu bym nie wyhamował. O, DPD, Today Gel, tam do DPD, naprawdę fajnie to jest zrobione. Znowu jakaś akcja się tu dzieje? W końcu włączyłem, nie? To jakiś wypadek na budowie. Zobaczcie, cały czas coś się dzieje. Czy droga zamknięta? A nie, wypadek. O ja, blędziny, no to już. Już lepiej nie komentować. Co tu się mogło stać? Ale wiecie, no tak realistycznie to zrobili, nie? Koszalin, czekajcie, my jesteśmy w Koszalinie, tak. Olympic Fitness Club, netto, reklama prawdziwa netto. No, widzowie. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. No, powiem wam mega, nie? Mega szacunek do tych, którzy to stworzyli, bo... Widać, jak dużo pracy w to włożyli. Według mnie nawet włożyli więcej pracy w tą... To jest oczywiste chyba, nikt z was tego... Widzowie, no chyba nikt z was tego nie podważy, prawda? Że... Twórcy niezależni, którzy zrobili Promotra czy Poland Rebuilding, znaczy jedni i drudzy, tak samo Silesia, no. Według mnie włożyli w tego Eurotrucka więcej pracy niż sam producent, a firma SCS tam się nazywa. No chyba nie podważycie tego, nie? To nie jest teoria z czapy. Według mnie, no widać to po tym Poland Rebuilding, właśnie po tym wszystkim, co my tutaj zwiedzamy. Jakie drobne... szczegóły oni włożyli pracę, podczas gdzie
producentowi się nie chciało. No. Zakrętasowa droga, także wiecie, skoro mam bez mandatu i bez uszkodzenia ciężarówki nawet w 1% dojechać, to już chyba zrozumiecie, że pojadę tak w takich zakrętasach jakoś w miarę kulturalnie. Sami rozumiecie, widzę, pewnie. Nie można w nic przydzwaniać. Już prawie do celu dojechaliśmy i prawie bez mandatu. Wiecie, prawie czasem robi wielką różnicę, nie? A z górki jest, to mi się samo auto rozpędza. Ekspresowa jakaś droga. Minus 2 stopnie, słuchajcie, 0 stopni Celsjusza na autostradzie. Kolejny plus, pokazuje na termometrze no, realną zimę. No u nas, u mnie nie ma tyle, widzowie. U mnie jest minus 12. Także u mnie nie ma takiej temperatury. Wiele, o wiele zimniej. Ale nie narzekam, lubię mrozik, zdrowe, fajne powietrze. Poszedłem sobie z pieskiem na spacer sobie. Troszkę faktycznie jest taki chłodny wiatr, więc sobie szal wziąłem na usta, sobie poddychałem się, dotleniłem, super się czuję. Polecam. Też wiecie, jakby u nas nasypało w Polsce śniegu, wiadomo, że teraz raczej nie powinno nasypać. Rzadko kiedy śnieg pada, jak są takie duże mrozy, ale jakby tak nasypało śniegu, to oni nie byliby w stanie tego odśnieżyć, bo sól do pewnej temperatury minusowej działa. Jak już jest za duży mróz, to już sól nie działa, nie? Oj! Jedź! Jedź, gościu, bo ja chcę bez mandatu dojechać, bez sztuczki. Dobra, wyjechał grzecznie, kulturalnie. Prawie zbliżamy się do końca odcinka, widzowie. Wszystko wskazuje na to, że dam radę. Jestem ciekaw, jak będę czytał wasze komentarze. Oczywiście każdemu z was pod komentarzem przypnę serduszko jak najbardziej, widzowie. Natomiast jestem ciekaw, ilu z was obstawiało, że nie dam rady bez mandatu. Chociaż wy jesteście bardzo życzliwi ludzie, ale zawsze szczerze piszecie. Sam wiecie, sam znacie moje możliwości, więc powiem wam tak. Gdybym był widzem, czyli tobą, drogi widzu, i bym sam siebie oglądał, to też bym napisał, no nie dasz rady bez mandatu, no gdzie, nie uda ci się. To nie jest kwestia wiary, tylko wiem, jak ja jeżdżę, nie? Ja sam zaczynając tą trasę nie wierzyłem w siebie, że uda mi się to przejechać bez mandatu. No nie mów hop, póki nie przeskoczysz, nie? Bo jeszcze 70 km jest do celu, to jest całkiem sporo. To wszystko może zdarzyć. Ale bądźmy dobrej myśli, że nie. Zobaczcie, jaki piękny most. Jest tu fajnie zrobione, naprawdę. Już nie będę się rozglądał po bokach. Tutaj naprawdę jest to pięknie zrobione. Tam jest jakiś inny most niżej, ten jest wyżej. Też jeszcze inny. Super. A potem te drogi i tak się łączą. No nie wiem, po co dwa mosty budowali w takim razie. Ej, gościu! Budziłem mnie ten most i cabrio. No gościu chyba chory na głowę, nie? Śnieg pada. Mróz na dworze, a ten cabrio jeździ. Nie wiem, jeszcze bez czapki. Jakiś hardcore. Kurde, jestem hardcorem. Km/h. Naprawdę, detale są najwyższej jakości, te reklamy, które gdzieś tam w polu stoją i są prawdziwe. Nawet się, wiecie, jakoś tam specjalnie nie przyglądam, nie? Bo to nie ma większego sensu. Lemborg. Dobra, czyli już praktycznie dojechaliśmy. Lemborg. Czyli kolejne miasto, bo ja tam trasą nie jechałem, także kolejne miasto odkryte, kolejna droga na żółto. Pięknie. Taką trasę sobie, moi drodzy, fajną, razem, wspólnie zrobiliśmy, więc myślę, że już zbliżamy się do końca.
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Znowu jakieś zdarzenie drogowe. A nie, kontrola, zobaczcie, są. Krokodylki kontrolują, a tu jakiegoś czołga kontrolują. Patrzcie, no też bajer. Też bajer, słuchajcie, no nie ma co. Nie ma co, fajne. Fajne, fajne widzowie, bardzo fajne. Dobra, 45 km do celu, także już raczej będziemy zaraz w tej redzie. Chyba do redy jedziemy. Nie widzę jej, wiecie, na znakach tych. Ile do redy, więc nie wiem w końcu, czy na pewno, bo już zwątpiłem, gdzie my jedziemy. No, ale nie będę się zatrzymywał, dowiemy się. O! Niebezpieczny punkt. I zobaczcie, takie też mniejsze miejscowości po drodze są dodane, których na mapie tak naprawdę nie pokazuję wam. Ale po prostu przejeżdżacie przez te miejscowości i nawet jak widzicie, to jest takie malutkie, to według mnie jest super sprawa, nie? Ja jestem tym zachwycony, bo tutaj też mimo śniegu oczywiście widzicie, na drodze są te różne pachołki małe, żeby nie zasnąć, tak? Jak ktoś wjeżdża, to ci puka i się budzisz. I odgradzające pasy przeciwne i na pasie awaryjnym. Raczej bardziej jest pobocze niż poza awaryjnym, bo nie ma awaryjnego, no ale mniejsza opowieść, o co chodzi. Także powiem wam, że to też jest naprawdę mega. 24 km do celu. Powiem wam szczerze, widzowie, jestem z siebie dumny, naprawdę. O, zobaczcie, kolejna jakaś miejscowość. Uj, oj, oj. O. Jedź prosto. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ile grozy, słuchajcie, przeżyłem, bo zacząłem właśnie mówić, że... Zacząłem, widzowie, właśnie mówić, że jestem z siebie dumny, że bez mandatu, że bez żadnego uszkodzenia w 1%. Jeszcze oczywiście zweryfikujemy to na koniec odcinka. Odjadę. Wiecie, że to można sprawdzić, mój hub wam to pokaże. Natomiast już mówię, że jestem z siebie dumny, a tymczasem prawie, żebym przydzwonił. Za tym mam. A dobra, tutaj nawet migacza nie trzeba dawać, bo tutaj sama z siebie droga skręca. O, do góry pociąg mamy, ale już nie rozpraszam się. Ale piękny pociąg. Może mi się uda go jeszcze jakoś wam tutaj pokazać, czy już pojechał. Pojechał pociąg. Dobra, pojechał. To jak pojechał, to trudno. Tego nie będziemy szukać, bo jeszcze przydzwonię w coś, a mam tak niewiele, 11 km do celu. Widzowie. Zjedź drugim zjazdem. Aha, gościu mi przydzwonił, mandat dostałem. No nie wyhamował, przydzwonił we mnie i mam 2% uszkodzenia, miałem mieć na koniec odcinka 0. A byłoby 0, gdyby we mnie nie przydzwonił. Yeah. Daj widzu znać, co to ma. Powinienem go z drogi teraz zepchnąć, nie? Tak starannie, słuchajcie, jechałem. Tutaj stoją z fotoradarem. Wszystko, a ten baran, co jedzie przede mną, mnie, kurde, przydzwonił we mnie. Ja bym go najchętniej z drogi zepchnął teraz, nie? A nie, do Rumi jedziemy, nie do Redy, widzowie. My nie jedziemy do Redy, tylko do Rumi. Pomyliło mi się. Ja. Już prawie. Tak niewiele, widzowie. Tak niewiele zabrakło. Już naprawdę był, już się witałem z gąską. Ja już się, widzowie, z gąską witałem. I co? Nie! Wiecie, to jest tylko tam gra, wiadomo. Jakby nie będę się tym przejmował, to nie, ja tam nie, wiecie, ja się nie pocę, nie? Ostatnią osobą, która by się pociła, są mega dystans, natomiast chodzi o fakt, nie? Chodzi o fakt, że już prawie się udało.
ale to już sami możecie powiedzieć, czy to troszeczkę gościu nie jednak nie odwalił, bo to on we mnie wjechał. To nie jest tak, że ja mu w ostatniej chwili drogę zajechałem. Możecie cofnąć wideo i sami zobaczyć. To było. Do Castoramy wieziemy towar. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jeszcze się trochę uczę, jeśli chodzi o to, żeby szukać tych wjazdów. Tutaj nie ma do Castoramy wjazdu, aczkolwiek wam powiem, że tam jest wjazd do Castoramy. Ja już widzę, gdzie mam jechać. A on tutaj chyba nie ma bramy, ale zobaczmy. Dobra, najwyżej, widzicie? Będziemy musieli zawrócić, widzowie. Tak mnie w błąd wprowadziło. Nie, niby jest jakaś brama. Czekajcie, bo niby jest jakaś brama. Dobra. Czekajcie, czekajcie. Niby jest jakaś brama. Ale tam też była, więc tak na upartego nie ma znaczenia, którą bramą bym wjechał do tej Castoramy. O, pociąg, to jeszcze na koniec dla widza pociąg. Gdzie jest pociąg? O, jedzie jakiś pociąg. Patrzcie, prawdziwy pociąg, zobaczcie jaki ładny. Nie jest to PKP Intercity najwyższej klasy, ale jakiś tam jest. Dobra, to tu sobie możemy już zaparkować, ale to już nie będę was... Godzina 20 odcinka, to ja już sobie tu zaparkuję, bo już... Szukanie nowej. Już macie mnie pewnie dosyć. Także dzięki moi drodzy, do następnego. No, tu już wam pokażę zgodnie z obietnicą. No 2% mam uszkodzenie ciężarówki, niestety, ale nie mam uszkodzonego chociaż ładunku. Natomiast no niestety, 2% mi zaskoczyło w momencie, jak gościu mnie bombnął i tyle z tego wyszło, widzę. W porządku, znajdziemy inną. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, także ja sobie tu parkuję. Was gorąco i serdecznie proszę, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem zawsze się przyda. Bardzo z góry serdecznie dziękuję. I kiedykolwiek to oglądasz, to wspaniałego dnia, wieczoru, nocy dla ciebie. Trzymaj się, cześć!